Ślązacy również znaleźli swój sposób na walkę z koronawirusem. Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich we współpracy z zabytkową kopalnią Ignacy i Halo Rybnik przeniosła popularny cykl Śląskich Czwartków z Halo Rybnik do internetu. W 21. odsłonie cyklu Adam Pietryga opowie o tradycji wypiekania chleba i o swoim piecu chlebowym. Będzie pierwsza edycja, pierwszy w ogóle taki tref, takie spotkanie w Śląsku Czwartku i no bez internet, bo niestety koronawirus robi swoje i nie można narażać pewnych ludzi, a ciągłość tego wszystkiego musi być. Adam Pietryga jest pasjonatem Śląska. Zasłynął jako Adam od chleba, budując własnoręcznie piec chlebowy, tak zwany piekarok, wzorowany na piecu z 1903 roku, należącym niegdyś do jego prababci. Kolejne osłony to będą pełne niespodzianek, to musimy pewnych ludzi zapytać się, czy się zgodzą po prostu, nawet żeby kamerzysta po prostu przyszedł do nich. Kolejne edycje Śląskiego Czwartku również odbędą się w internecie, ze względu na epidemię koronawirusa oraz problemy z nią związane. Ten odcinek jest o pieczeniu chleba w piekaroku Adama Pietrygi. On ma to w swojej własności, cały skansen o pieczeniu chleba. Śląskie Czwartki to impreza cykliczna, na której spotykają się Ślązacy, aby dobrze se pogodać, powspominać i ocalić od zapomnienia śląską kulturę.